Ona się zrobiła. Lewitujcie jabłka, bo nie mogę się ruszać, bo się za dużo ruszam. Za głośno gadam, za dużo gadam, pory mam nie teges. Ty jesteś dla mnie niemiły. Przenosi światło i mówi, o fatalnie to wygląda na twojej twarzy. Źle robisz wszystko z nim. Mi jest smutno. Zaczynaj. Ja chcę jeść dzisiaj. Ja też bym coś chciała jeść. Więc dzisiaj upiec coś dobrego dla Krzysia, dla męża twojego, władcy swego. Martusia po krótkiej rozmowie z Krzysiem. Znów się ze mnie śmiejesz, ty ciele. Ja nie mam nagrać to. No. Skoro Krzysiu już zrobił coś dobrego, stwierdziłam, że my dzisiaj zaczniemy od czegoś słodkiego. Każdy może sobie to w mgnieniu oka zrobić. Mamy dzisiaj niedzielę, popołudnie, nasz nas na coś słodkiego. Zaczynamy nasze szarlotki w cieście francuskim. O, tak to nazwijmy. Od pokrojenia jabłek. Ja tutaj mam, nie wiem, 4-5 jabłek skrojonych na taką kosteczkę, już żeby was nie zanudzać, zrobiłam to wcześniej. I będziemy te jabłka na masełku delikatnie dusić, żeby one nam zmiękły. Dobra, tyle powinno wystarczyć i sobie rozpuszczamy całe masełko. Po czym będziemy wrzucać jabłka. Ja do moich jabłek będę dodawała jeszcze cynamon. Jeżeli ktoś z was lubi cynamon, to jak najbardziej może sobie dodać. Jeżeli nie lubicie, to można pominąć ten krop. I dodatkowo kwasek z cytryny. Może być zwykła cytryna, ale ja niestety nie mam, więc będzie tylko i wyłącznie kwasek cytrynowy. Dobra, widzę, że masło nam się rozpuszcza, więc wrzucamy jabłka. Nie dajemy dużo masła, ponieważ jabłka same z siebie za chwilę sok wytopią. Wrzucamy wszystko, do tego dajemy cynamon i ja tego cynamonu tutaj nie będę oszczędzać, bo był długo otwarty i się trochę rozwietrzało. Tak. I kwasek cytryny. Dusimy to na małym ogniu. Ja będę dodawała jeszcze trochę cukru, żeby to wszystko złamać. Może być brązowy, jak jesteście na diecie, może być jakiś dietetyczny, cuda na kiju. Mieszamy sobie to wszystko. Dobra, dodam jeszcze trochę masła. Jabłka miałyby zbyt mało soku, to warto, żeby się nie przypaliły, dodać odrobinę wody, wiecie, żeby tam to wszystko się dusiło i parowało. O, chcemy zobaczyć tutaj taką konfiturę z jabłek, także to musi trochę potrwać. I z racji, że dzisiaj nasz obiad i coś na słodko będzie pod tytułem ciasto francuskie, to i nadanie główne też będzie francuskie danie, mianowicie rolada. I jest to super pomysł nie tylko na, wiecie, obiad, ale tak jak do was na przykład znajomi przyjdą czy coś, to jest świetna, świetna sprawa. I co będziemy do tego potrzebować? Najpierw jest ciasto francuskie, ja będę używała jednego, drugie pójdzie do drożdżówek. Ważne, aby ciasto francuskie było dobrze zmrożone, bo wtedy będzie nam się lepiej z nim operowało. Jeżeli ciasto będzie ciepłe, to nam się po prostu rozklei, więc im zimniejsze, tym lepiej. Ja je zaraz włożę do lodówki, chciałam wam tylko pokazać. Potrzebujemy cebulę, potrzebujemy ser feta, który nada nam już takiej, wiecie, słoności. Oczywiście szpinak. Szpinak może być świeży, ale potrzebować go będziecie bardzo dużo, jeżeli będzie świeży. Ja kupuję zazwyczaj brykiet i on może być w opcji całe liście bądź rozdrobniony. No i oczywiście czosnek, bo tak jak już mówiliśmy kilka razy, czosnek u nas w diecie jest elementem niezastąpionym. Skoro jabłka się robią, dochodzą, to trochę potrwa, bo później jabłka musimy ostudzić, to przejdziemy do krojenia. Aha, kurczak! I kurczak do tego, tylko się mi rozmraża, nie mam go tutaj na stole. Sorry.
Zacznijmy od piersi z kurczaka. Ja mam tutaj sztukę jedną, taką sporą. I ją będziemy kroić w kosteczkę, taką, wiecie, wygodną do zjedzenia. Dobra, teraz pokroimy sobie cebulę. To jest też super, bo w całym domu będzie pachnieć cynamonem, jabłkami. To jest, wiecie, taki fajny, przyjemny, domowy zapach. Tosnek. Piecze. Ja nie wiem, co jest takie ostre, wiesz, czy ten czosnek, czy ta cebula, która jest już kilometr ode mnie. Wyłączam jabłka i zostawiamy je, żeby one sobie ostygły, bo nie możemy takich gorących dać na ciasto francuskie. Więc tutaj je zostawiam na piecu i one będą... Kroimy czosnek, czyli najbardziej ulubiony element naszego wszystkiego. Dookoła czosnku kręci się wszechświat. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli nie, to ja wam to powiedziałam. Okej, okay. I będziemy sobie go bardzo, bardzo drobno kroić. Można go też przełożyć przez praskę, aczkolwiek ja chyba wolę takie, wiecie, bardzo drobne kawałki. Będziemy smażyć teraz kurczaka, czosnek i cebulę na oleju, także nalewamy sobie delikatnie, nie dużo oleju. Ważne jest, żeby sobie to podzielić. Najpierw będziemy podsmażać cebulkę, trochę ją zrumienimy, do tego dodamy kurczaka, nasolimy go, doprawimy i po tym jak kurczak nam już, wiecie, zetnie się, będzie gotowy, zdejmujemy go i robimy osobno czosnek. Po czym będziemy to wszystko razem łączyć. Czosnek nam się robi. Ja jeszcze w zamrażarce znalazłam świeży szpinak, który zamroziłam, żeby mi się nie zepsuł, więc ten szpinak sobie tutaj użyję. Więc mamy brykiet, liście i szpinak taki świeży. W międzyczasie rozkroiłam sobie fetę i żeby ona nam się lepiej rozpuściła, podzielę ją na takie kawałeczki, bo ona ma całkiem wejście w nasz szpinak. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Dobra, czosneczek mamy. Zostanę szpinak do tego czosnku. On jest zamrożony, ale wszystko nam tutaj spokojnie się za chwilkę rozmrozi. Więc z tym się nie trzeba stresować, przejmować. Pomimo tego, że jego wygląda teraz strasznie dużo, to on za chwilę zmieni swoją objętość i praktycznie nam zniknie. Potem nie tak fajnie zachodzi. Mhm. Gdzie jest nasz szpinak, powiem ci. Dobra, tak samo jak w przypadku jabłek, trzeba dać temu odparować, tylko zdecydowanie mniej. I będziemy wrzucać do całości fetę. Ona nam się ma tutaj po prostu rozpuścić i wymieszać z tym szpinakiem, żeby to była gładka masa. Im drobniejsze kawałki, tym feta szybciej i łatwiej się rozpuści. Idealna packa do rozciaprywania fety. Patrzcie, widzisz to? Ten szpinakowy farsz już się nam częściowo zredukował i będziemy wrzucać do całości kurczaka. Nie kurczę, że tym kurczakiem posypywałam. Teraz mi się przypomniało. Częściowo kurczaka będziemy wrzucać, a częściowo... To co, wyciągamy go, czy nie, co? Nie, no już go, wiesz, majtałam ten i jeszcze na chwilę damy mu czas i teraz można już go wyłączyć i pozostawić do wystygnięcia. Mam tutaj ciasto jakieś XXL, nie mam pojęcia, jak wygląda wielkość tego ciasta. Nie ściągajcie z niego tego papieru, bo on już może wam posłużyć jako papier do pieczenia. Teraz musimy go powolutku
Takie mamy ciasto XXL. Zobacz, co się robi. Tak jest zawsze z ciastem francuskim. No pierwszy raz mi się coś takiego zdarza, Krzysiek. No nie, no aż tak to nie. No. Ale było drogie. Wziąłam najdroższe ciasto, bo stwierdziłam, że będzie lepsze. I patrz, co się muszę gnieść. Uważaj na oko, przecież masz to zaraz koło oka, tuku. Co tam oko? Fajny chleb. Dlaczego takie rzeczy zawsze mnie spotykają? Dlaczego, no? Tam jest delikatna dziurka, tu jest delikatna dziurka. Kochanie, delikatna dziurka to mi też powiedział dentysta, a borował pół godziny. Gotuj z Martą. Mhm. Dobra, przedzielamy po całej długości ciasto francuskie na pół. Okej. I teraz, żeby nam wyszły fajne kwadraciki, to najlepiej jest sobie, o. I wtedy wiemy, że mamy równe, nie? Skąd ty to wiedziałaś? Z matematyki. Teraz pokażę wam dwa rodzaje, jak można zrobić sobie te drożdżówki. I zobaczcie, które według was będzie ładniejsze, lepsze, wiecie. Pierwsza szkoła robienia tych ciastek to może być albo w trójkąt, albo w kwadrat. I w trójkąt wygląda tak. Ten nasz kwadrat przedzielamy tępą stroną noża na pół, żebyśmy wiedziały, jak to wygląda, bądź wiedzieli, jeżeli gotuje facet. I tą stronę nacinamy kilkakrotnie, już ostrą stroną noża. I bierzemy sobie nasze jabłka i nakładamy na drożdżówki. Potrzebujemy jajko. Tak, był tu jajko. I smarujemy. Z tej strony? Mhm. Tu, żeby nam się to pokleiło. Zamykamy naszą drożdżówkę i delikatnie ją tutaj, wiecie, ściskamy. Możemy sobie wziąć widelca, żeby było wszystko ładnie. I górę smarujemy jajkiem, żeby była, wiecie, taka rumiana. To wykładamy sobie normalnie na ciastko nasz farsz. I modlimy się, żeby nam się to wszystko połączyło i żeby farszu nie było za dużo. Tyrym. Tyrym. I tyrym. Mam wrażenie, że z tego jajka by się kleiło to lepiej. Muszę to zmienić w tym moim przepisie. Kurwa, wygląda tak brzydko. Może i nie wygląda to teraz zbyt ładnie, ale sama robiłam. O matko, jak się mi to rozciapcyło. Nie śmiej się ze mnie. Dla ciebie to robię. Ja wiem, przecież jesteś z tym dumny. Ja bym tak rzeczy nie zrobił. Aż tak źle? To co, jedna szkoła to jest taka? A druga to śpiłowki? I tu trzecia. Jedziemy z drugą częścią. Już farsz. Ja sobie ciasto francuskie przydzieliłam na dwie części. Wszystko zależy, jakie macie. Możecie to zwijać, nie wiem, wzdłuż, wszerz. Byle wszystko grało. Ja sobie przydzielę nasz farsz mniej więcej na dwie części podobne i będę go po prostu tutaj nakładać. Jeszcze mamy kurczaka. Thank you.
dajemy najpierw na jakieś 20 minut i zobaczymy. Okej, i mamy gotowe nasze ciasto francuskie. Ono jest naprawdę pyszne. Jeżeli serwujemy je gościom, to ja je po prostu kroję na takie kawałeczki. Wiecie, takie rolatki, ale w naszym przypadku po prostu przetnę ciasto na dwie części. Wygląda to tak. Sos cząstkowy robiłam we wcześniejszym czasie, we wcześniejszym odcinku, także tam Was serdecznie odsyłam. I co? My idziemy jeść. Smacznego! Zaraz będzie. Wracamy do domu. A to już, ja już tam to mam, to już nie musisz się tym przejmować. Rady boskie. Mięso!